Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Jesteśmy w Szkocji i dzisiaj pojechaliśmy tak dość daleko na północ Szkocji, a konkretnie w rejon zwany Cairngorms National Park. I tutaj idziemy do takiego spektakularnego zamku. Typowo szkockiego. Osobiście jeszcze sam tutaj nie byłem, osobiście sam jeszcze nie widziałem tak spektakularnego zamku Dunottar Castle. Zresztą zaraz zobaczycie, nie wierzcie moim słowom, zobaczcie sami. No tak właśnie nazywa się ten zamek. To są ruiny średniowiecznego zamku położonego na 160-metrowej skale, z trzech stron otoczony morzem północnym. To jest właśnie obraz, zdjęcie, jak to wygląda, a zaraz zobaczymy na żywo ten zamek, który jest tu już w sumie na wyciągnięcie ręki. Generalnie rzecz biorąc, już nawet sama droga do tego zamku robi wrażenie. Tu są takie fajnie przyciętne drzewka. No i moi drodzy, właśnie ten zamek, do którego idziemy, a raczej do jego ruin, należał kiedyś do rodziny, której nazwy mi ciężko jest bardzo wymówić. Wyświetla Wam się teraz na ekranie. Ja to wymawiam Earls Marischal. I to była kiedyś jedna z najpotężniejszych rodzin w Szkocji. No, czyli rodzina, która miała pewnie ogromny wpływ na to, co dzieje się w tym kraju, co działo się w tym kraju. Zobaczcie, jak spektakularny jest ten zamek. Ja w tej chwili nie wiem, a Wy już wiecie, czy uda mi się polatać dronem nad tym zamkiem. Także Wy już wiecie o tym, a ja podczas nagrywania tego filmu jeszcze nie mam pojęcia. No moi drodzy, Wy to już wiecie, a ja to dopiero czytam. Niestety nie polatam tutaj dronem, bo tutaj jest napisane, że w momencie, kiedy zamek jest otwarty, kiedy jest odwiedzany przez turystów, jest zakaz latania dronem i słusznie w sumie, komuś może na głowę spaść, a my idziemy dalej. W ogóle to taką wycieczkę sobie dzisiaj rozkminiliśmy, taką wędrówkę po tutaj północnych rejonach Szkocji. Jest zamek, a za chwilę będą jeszcze inne rzeczy. Zobaczcie, jak to jest położone. Mówiłem, to jest 160-metrowa skarpa Dunottar Castle. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Zamek kiedyś należący do rodu Earl Marischal. Tak jak wspomniałem, jeden z najpotężniejszych rodów w Szkocji. No zobaczcie, jaki klimat. Popatrzcie, jak to wygląda. Aha, i taka ciekawostka, że ta twierdza z tego zapisków historycznych nigdy nie została zdobyta. No i ja już teraz w 100% rozumiem, dlaczego nikt tego nie zdobył. No popatrzcie na położenie. Niesamowite. Sorry, od razu Wam mówię, że ten film będzie długi, ale po prostu nie jestem w stanie tutaj nie kręcić wielu rzeczy. No popatrzcie się na te klimaty. Kamera tego niestety nie odda, ale myślę, że możecie sobie mniej więcej wyobrazić. Skoro na kamerze to wygląda już spektakularnie, to wyobraźcie sobie, jak to wygląda w rzeczywistości, a jest po prostu... Wow, jest po prostu wow, no popatrzcie na to. No i odwiedzamy takie miejsca, mniej między innymi jak to. Tutaj widzicie jeden z tych spektakularnych zamków szkockich, prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych, jakie możecie w Szkocji zobaczyć. Jedna z najpiękniejszych ruin oczywiście i najpiękniej położonych. Idziemy tam do środka, także za chwilę pokażę Wam parę ujęć ze środka. Słuchajcie, moi drodzy, ja tu więcej będę filmował to, co ja widzę, nie? Czyli z kamery głównej niż swoją twarz, bo zdecydowanie kamera główna pokaże Wam fajniejsze rzeczy niż moją gębę. Idziemy teraz tam do jaskini. Jest tam jakaś jaskinia. Nie wiem, jak ona jest głęboka, jak długa. Może to jest tylko taka, powiedzmy, wyrwa w skale, ale idziemy tu, sprawdzimy i dopiero tam do zamku na górę. A tutaj trzeba bardzo uważać, jest tutaj mnóstwo kamieni ostrych, to są kamienie prawdopodobnie, nie wiem, zgaduję, zastygła lawa wulkaniczna z podmorskich wulkanów, ale ja zgaduję, także nie jestem pewien. A tak swoją drogą to bardzo się dziwię, że w sumie mało osób podróżuje do Szkocji, chyba już o tym mówiłem, ale bardzo się temu dziwię. Sam oglądam bardzo dużo kanałów podróżniczych i żaden z tych podróżników, których oglądam, no, prawie żaden nie był w Szkocji albo gdzieś tam przejazdem co najwyżej, a przecież ten kraj jest najpiękniejszym krajem świata. Moim zdaniem, ale też zdaniem kilkuset tysięcy osób, które głosowały.
No są tak spektakularnych widoków i tak niesamowitych rzeczy, jak tutaj nie zobaczycie nigdzie na świecie. Także cieszę się, że ja promuję ten kanał i pomóżcie mi promować ten kanał. Pokażmy ludziom Szkocję, żeby przestali Szkocję kojarzyć tylko z kierunkiem zarobkowym Polaków, bo nie wszyscy tutaj wyjeżdżają w kierunkach zarobkowych. Także nie kojarzcie w ten sposób Szkocji. Ja postaram się jakby zmienić to oblicze Szkocji i dotrzeć do większej liczby osób, pokazać, że ten kraj jest piękny, już mówiłem, najpiękniejszym krajem świata. A jak pięknym, przekonacie się na tym kanale. Także pomóżcie mi promować ten kanał. Was to nic nie kosztuje. Ode mnie dostaniecie mnóstwo cudownych widoków i mam nadzieję wartościowego materiału. No, moi kochani, dotarłem do tej jaskini. Nie wiem, czego się mam po niej spodziewać. Czy to jest w ogóle jaskinia, czy taka wyrwa. Zaraz zobaczymy. No taka chyba mała jaskinia. Nie ciągnie się, nie wiadomo jak daleko. Tutaj widzę, że tylko troszkę tam gdzieś w głąb wchodzi paręnaście metrów. Może parę dziesiąt. Powiem wam szczerze mówiąc, że nie będę tam daleko wchodzić, bo nie mam żadnej latarki, to raz, a dwa, nie wiem jaki jest poziom bezpieczeństwa w tej jaskini. Jest otwarta, to pewnie jest bezpieczna, ale nie po to tu przyjechałem, żeby eksplorować jaskinię. Nie mam zupełnie sprzętu do tego odpowiedniego. W każdym razie fajny klimat. No pewnie ukrywało się tutaj przez setki lat wiele osób, może nawet jakiś zwierząt. Bardzo mi się to podoba. Ciekawe jak daleko prowadzi. No zobaczcie, moi drodzy, ile tu jest meduz w ogóle. Jest tylko taki mały pasek wody, niegłęboki, i tu są setki meduz. Kurczę, nigdy w jednym miejscu tyle nie widziałem. Dobrze, to nie tak zwane osy morskie, bo bym tutaj tak nie stał. Ogólnie tutaj wchodząc, no to trzeba uważać na spadające kamienie. No słusznie, że tam jest zakaz wchodzenia, ale trzeba uważać. Zobaczcie, idziemy teraz właśnie do zamku. Zobaczcie jeszcze z tej perspektywy, jakie piękne widoki. Są tutaj mieszkańcy zamku, mieli tutaj naprawdę kozackie widoki. A tam było jakieś przejście, jakaś jaskinia pewnie. No to na pewno do podziemi zamku. Może do lochów jakiś. Teraz no niestety niedostępna. No a teraz idziemy do góry. Kolejna ciekawostka. Jeżeli chcecie wejść do tego zamku, no to niestety nie będziecie mogli zapłacić gotówką. Tylko karty akceptują w tym momencie. Także trzeba zabrać ze sobą kartę, która jest akceptowana w Wielkiej Brytanii. A jeśli chodzi o cenę, jaką trzeba zapłacić za wejście do tego zamku, to jest 9,50 od osoby dorosłej. A tam jest zaraz tablica, to wam pokażę. Zobaczcie, tak się kształtują ceny. Zapłacicie 9,50 od osoby dorosłej i 4,50 za dziecko między 5 a 15 rokiem życia. No oczywiście są różne też tam zniżkowe, family ticket, annual pass, no ale generalnie 9,50 od łebka, 4,50 za dziecko. Tutaj wchodzimy teraz po bilety. Zaraz sobie kupimy bilety, ale najpierw jeszcze tutaj coś zobaczymy. Co tutaj, co tam macie? O kurczę, też ruiny. No fajnie. Jeszcze taka kolejna ciekawostka. Zaraz wam będę więcej opowiadać, ale taka ciekawostka, że zamek ma 1000 lat i te 1000 lat się tutaj naprawdę widzi. Czuje się i się widzi. Idziemy kupić bilety. Słuchajcie, takie strome schody prowadzą do pomieszczeń zamku. Tutaj wchodzimy do jednego z pierwszych pomieszczeń. No sorry w ogóle za jakość teraz nagrań, ale nie mam przy sobie jakiejś lampy mega skutecznej. No ale myślę, że trochę nawet daje radę. Jedno z pomieszczeń, zobaczcie jakie fajki. Wow, super, z drewna, no. A to jest kula do jakiejś małej armaty? Maszkiet, bo nie, no to tak, jest... do muszkietu. Aha, maszkiet, no. No, kula do muszkietu. No. A zobaczcie, tutaj jest makieta przedstawiająca wygląd tego zamku. O, zobaczcie, tu możecie przeczytać właśnie, że rodzina Earls Morris Hall była jedną z najpotężniejszych rodzin w Szkocji w XVI wieku.
Także oni mieli ogromny, ogromny wpływ na rozwój kraju na pewno. Zobaczcie, moi drodzy, tu legenda głosi, że William Wallace, właśnie ten William Wallace, który był w filmie Braveheart z Melem Gibsonem, był tutaj w 1297 roku w wieku 21 lat, no żeby zniszczył jakiś garnizon angielski. A tak w ogóle ja nie wędruję sam, to nieraz rzadko wspominam w filmach, ale rzadko wędruję sam, przeważnie właśnie z żoną, z synkiem. Ale to już o tym chyba mówiłem w tym filmie, a jak nie, to wybaczcie, że się powtarzam. Słuchajcie, ja uwielbiam zamki, uwielbiam Szkocję. Generalnie wszystko uwielbiam, gdziekolwiek się nie znajdę, tam wam powiem, że uwielbiam, bo no taka jest natura wędrowca. No tutaj widzę jakieś achy i echy. Kacperek, uważaj. Pewnie są widoki mega. O, są mega. Zobaczcie na to. Szczerze mówiąc, jakby nie cenzura, to bym ujął to jednym słowem. O! Słuchajcie, ja wam nie będę całego zamku tak jakby ze szczegółami pokazywać, bo film by trwał 3 godziny, ale takie najważniejsze rzeczy. Tutaj była kuchnia. Zobaczcie. Tutaj przyrządzali dobre rzeczy. No na pewno nie rosół i schabowego, ale na pewno bardzo dobre rzeczy. Takie mięsiwo pewnie, takie jeszcze, wiecie, nieskażone tą chemią. Aha, tutaj był piec pewnie jakiś, no bo tam jest komin, jest jeszcze otwarty komin. Kurczę, zobaczcie jak wysoko. Słuchajcie, podróżujcie z dzieciakami, też między innymi dzieci bardzo lubią. Mój syn bardzo polubił zwiedzanie zamków, strasznie go to kręci. A przypominam, chłopak ma autyzm. I o, tam właśnie wychodzi Kacper stamtąd. Tam jest jakieś pomieszczenie, powiem wam, że no nie widać tego, no nie widać, no sorry, nie pokażę wam. Kacperek, włączysz light? Włącz mi light, bo chciałem pokazać, żeby ludzie coś zobaczyli. No zobaczcie, tu jest jakieś pomieszczenie takie małe. Podejrzewam, że to był jakiś magazyn, bo skoro obok jest kuchnia. A taka mała wtrątka, ni to z gruszki, ni z pietruszki. Ja w swoich, pytacie nieraz co w swoich filmach, tak mniej więcej pokazuję, bo nie wiem, może parę osób z was nie załapało. Także już śpieszę w wyjaśnieniu. My sobie wędrujemy, napotykamy różne ciekawe rzeczy na naszej drodze. Staramy się wchodzić tam, gdzie jest mniej turystycznie, tak zwane ukryte skarby. Czasem trafiamy na kompletne pustki, a coś jest naprawdę super, zajebistego, wartego pokazania. Także na tym polega ten kanał. Wędrujemy przez świat, teraz przez Szkocję i przez Polskę na razie, niedługo przez cały świat. Pokazujemy różne fajne rzeczy, również różnych fajnych ludzi. No typowo taki kanał podróżniczy z tajemnicami, bo nigdy do końca nie wiadomo, co zobaczymy. Idziemy teraz do góry, do części mieszkalnej, więc może to będzie coś takie bardziej, mniej surowe w sensie. Jeszcze nie tutaj, tak? No i cały czas strome schody, no jak to w zamku, no bo zaraz ktoś powie, że narzekam na te strome schody, ale nie narzekam, tylko po prostu komentuję, że są strome schody i jak to w zamku i trzeba uważać po prostu. No i zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. Taki dziedziniec na szczycie tej skarpy, bo przypominam, że zamek jest na szczycie skarpy 160-metrowej, otoczonej z trzech stron Morzem Północnym. Popatrzcie, jaki klimacik. No jest po prostu mega. A ja przypominam, że jesteśmy w Szkocji. Dunnoston Castle, niedaleko Edynburga. Sorry za moją wymowę, bo być może nie wymawiam odpowiednio dobrze. No, niedaleko Aberdeen, przepraszam, bo ja chyba o Edynburgu powiedziałem. Jest to mniej więcej 2,5 godziny od Edynburga, pół godziny od Aberdeen. Jesteśmy na dziedzińcu starego, tysiącletniego zamku szkockiego. No i jest po prostu pięknie, no pięknie. Przez to ten film tak długo trwa. Zobaczcie z tej perspektywy, jak te ruiny wyglądają. No pięknie. No tutaj dość duży teren zajmował ten zamek. No bo jesteśmy na skarpie, 160-metrowej skarpie i ta skarpa jest dość spora. I tylko ten zamek był na tej skarpie. Wow, idziemy tam zobaczyć na widok teraz. Tam sobie pływają na deskach.
I koło nich mogą delfiny. Słuchajcie, dowiedziałem się, że ta woda to nie jest studnia. Tu jest około 8 metrów głębokości. Ta woda po prostu tu była dostarczana, czyli przywożona skądś na górę. Przywożona, przynoszona, no jakkolwiek to interpretować. No i to było oczywiście źródło pitnej wody dla mieszkańców. Teraz zdecydowanie nie nadaje się do picia, bo ta woda tutaj pewnie leży, nie wiadomo od jak dawna. A pewnie była regularnie wymieniana w tych czasach. No taka ciekawostka. Słuchajcie, tu jest mnóstwo tunelików. Można tu naprawdę zabłądzić, więc nie wiem, jak oni się bez GPS-u odnajdywali. To taki żart, no. Znali ten zamek dobrze, to wiedzieli, jak chodzić. Moi drodzy, wchodzimy teraz do więzienia, ale nie martwcie się, nie zostaniemy tutaj długo. Tutaj jest napisane, że było tu więzionych 167 osób w sumie. 122 mężczyzn i 45 kobiet było więzionych w tym pomieszczeniu i torturowanych, no niestety. Nie wiem, ile tu jest metrów kwadratowych. Jest to, ale jak na, jest to, to pomieszczenie, to więzienie skupiało 167 osób w jednym czasie, więc były one no po prostu jedna przy drugiej i jeszcze dodatkowo tortury. Ja sobie nie wyobrażam. No nie wyobrażam sobie. Średniowiecze jest bardzo ciekawe, ale jednocześnie bardzo dramatyczne i bardzo brutalne. Także tu były lochy. Tu były te osoby przetrzymywane i więzione. A tak swoją drogą ciekawe, jak powstała ta wyrwa tutaj w tym murze. No być może w czasie jakichś wojen jakaś kula tutaj po prostu wleciała. Ja przynajmniej stawiam, że taka opcja jest. Ale widok stąd spektakularny. A tutaj, moi kochani, jakiś jeden z głównych dziedzińców był. Tak to wyglądało. Tutaj już widzieliśmy to oczko wodne. Tutaj na tej ścianie były pokoje różne. No komnaty to się wtedy nazywało zapewne. Idziemy jeszcze tam do tamtej części, zobaczymy. I będę się stąd zbierał i tym samym was zabieram jeszcze w jedno fajne miejsce. Zobaczymy tym razem piramidę w Szkocji. Tak, dokładnie, dobrze słyszycie, jest piramida w Szkocji i zaraz się tam przenosimy. Ale zanim stąd pojedziemy, to wam jeszcze chcę pokazać o właśnie to. No kurczę, fajnie to wygląda, naprawdę. No muszę przyznać, że mieli widok zacny. Tutaj mogli obserwować wszystko, każdego najeźdźcę, czy tam wroga, czy przyjaciela, wszystko widzieli stąd. Więc nie dziwię się, że ta twierdza była tak ciężka do zdobycia. Szczerze mówiąc, co tu było, ale nadal robi wrażenie. Zobaczcie, jakie te sufity wysokie są w ogóle. Zaraz tam zobaczę. Zobaczcie, tu jest jeszcze w ogóle posadzka. Oryginalna posadzka. To są pewnie otwory wylotowe. Nie wiem, ja stawiam, że na armaty. I na górze być może też. Nie wiem, co to była za komnata. Ale tam polecają, żeby zobaczyć coś. Poświeć mi, ale naświeć mi go troszkę. Aha, tam wisi sobie jakiś taki wisielec. Tak, no to też były jakieś lochy pewnie. Tak, a mi się wydaje, bo to jest bardzo wysokie i tam są jeszcze takie zagłębienia, że tutaj mogły być gołębie. I nawet jakiś jeden tam sobie jeszcze jest. Myślę, że nie ma 1000 lat, ale...
znam historii wybudowania tego zamku, ale założę się, że twórcy, kiedy zobaczyli tą skarpę, to stwierdzili, że tam musi stanąć zamek. To na 100% coś takiego było i wcale im się nie dziwię. Twierdza praktycznie niemożliwa do zdobycia, plus spektakularne widoki. Moi drodzy, jedziemy teraz jeszcze w inne miejsca. I tak naprawdę zastanawiałem się, jak zrobić ten film, czy jeden taki bardzo długi, czy podzielić ten film na kilka, ale zdecydowałem się, że to będzie długi film z kilku różnych miejsc, bo może po prostu będę Wam dawać rzadsze filmy, ale dłuższe, jakieś takie bardziej treściwe, bardziej wartościowe. Przez to zobaczymy, jak się będzie to Wam oglądać.